Chciałbym wszystkim Państwu radnym i za pomocą transmisji internetowej również mieszkańcom powiatu biłgorajskiego z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia złożyć najlepsze życzenia. Życzę Państwu, żeby to był wyjątkowy czas przepełniony miłością, radością i przede wszystkim zdrowiem, bo zdrowie jest najważniejsze w kontekście sytuacji pandemicznej, ale również w kontekście całościowej naszej działalności. Szanowni Państwo, przyjmijcie ode mnie jako przewodniczącego zarządu powiatu biłgorajskiego najszczersze życzenia. Niech ten czas obfituje w radość, w miłość, we wzajemne zrozumienie. Niech będzie spędzony w gronie najbliższych. Niech wszyscy znajdą to ciepło domowego ogniska, a symbol opłatka, którym za chwilę symbolicznie się podzielimy, niech stanie się centrum i istotą tych świąt Bożego Narodzenia. Przeżyjmy ten czas nadchodzący w sposób godny, w sposób chrześcijański, tak jak nas uczy tradycja naszych przodków. Bardzo serdecznie witam księdza wikariusza Mateusza Januszewskiego, wikariusza naszej parafii, bo tutaj starostwo powiatowe należy jeszcze do parafii w Puszczy. I za chwilę poproszę księdza o modlitwę, o myślę, że też wspólne odśpiewanie kolędy. I później z uwagi na pandemię nie będziemy się dzielić opłatkiem między sobą, ale ja do każdego z Państwa podejdę i symbolicznie przekażę ten opłatek z najlepszymi życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Więc bardzo proszę księdza wikariusza o modlitwę i o błogosławieństwo opłatków. Rozpoczniemy tak, jak to wypada na każdej Wigilii, a przynajmniej tego, co tutaj mamy na miastkę, od odczytania Ewangelii mówiącej o narodzinach Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Drodzy Państwo, w imieniu księdza dziekana, ale też wszystkich kapłanów pracujących tutaj w parafii świętej Marii Magdaleny, pragniemy także wam złożyć najserdeczniejsze życzenia wam i waszym bliskim, waszym rodzinom, aby to Boże Dziecię i w ogóle ten czas był takim momentem, w którym się trochę zatrzymamy, w którym może te wszystkie sprawy, które na co dzień rozstrzygamy, które też wy rozstrzygacie, może na chwilkę chociaż jakoś się zatrzymają, żeby zaznać jakiegoś takiego pokoju, zaznać takiego uspokojenia także swojego serca, żeby te święta były przepełnione dobrymi, budującymi rozmowami z waszymi bliskimi, gdzie też zapanuje pokój, zapanuje miłość, zapanuje życzliwość. To wszystko, co ta Boża Dziecina chce każdemu z nas przynieść. Życzymy też wam oczywiście dużo zdrowia, wielu dobrych pomysłów, wielu takich natchnień. Ufamy, że też pochodzących z nieba, od Ducha Świętego, które niech wam towarzyszą w kierowaniu tutaj całym powiatem. Te życzenia oczywiście składam panu staroście i składamy każdemu z was osobiście, indywidualnie. Pomódlmy się też, tak jak to zazwyczaj bywa naszym zwyczajem, przy wigilijnych stołach modlitwą Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Święta Maryjo Magdaleno, Święty Stanisławie Biskupie i Męczenniku, Święty Józefie, pobłogosławię teraz opłatki. Módlmy się. Panie Boże nasz, Stworzycielu świata, dziękujemy Ci za chleb, owoc ziemi i ludzkiej pracy. Twój Syn błogosławił chleb i nasycił nim głodnych. W przeddzień swej męki sam siebie dał nam na pokarm pod postacią chleba. W Jego imieniu prosimy Cię, pobłogosław te opłatki i spraw, abyśmy zawsze byli gotowi dopomóc drugim i dzielić się wszystkim po bratersku. Pozwól też, abyśmy wspólnie ze wszystkimi ludźmi sławili ojcowską Twą dobroć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan starosta rozda opłatki, możemy je spożyć, a wspólnie zaśpiewajmy kolędę. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie. Przywitać Pana, czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie, z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany. Wiele tysięcy lat wyglądany. Na Ciebie króle prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. Na Ciebie objawił. Wszystkiego dobrego wszystkim. Życzymy, ten opłatek będzie znakiem jedności, miłości i wzajemnej zgody. Wszystkiego dobrego, przekażcie też te życzenia swym najbliższym. Thank you.
Państwo, prosimy bardzo, już za chwilę będziemy rozpoczynać obrady 33. sesji Rady Powiatu Biłgorajskiego. Serdecznie witam wszystkich Państwa radnych. Witamy serdecznie za pośrednictwem mediów, które relacjonują nasze obrady, wszystkich mieszkańców powiatu biłgorajskiego. Witam serdecznie obsługę naszej rady i tutaj naszego radcy prawnego, pana Konrada. Szanowni Państwo, bardzo proszę o sprawdzenie obecności poprzez naciśnięcie przycisku za, byśmy mogli stwierdzić prawomocność naszych obrad. Jeszcze nie wszyscy nacisnęli przycisk za, zielony, bardzo proszę. Dziękuję. Stwierdzam obecność 20 radnych na 23, a więc obrady nasze są prawomocne. Szanowni Państwo, ze względu na epidemię kierownicy wydziałów, dyrektorzy jednostek nie są obecni na sesji, a w razie pytań radnych odpowiedź będzie wystosowana pisemnie. Szanowni Państwo, na porządek dzisiejszej sesji złożą się następujące punkty obok tych, które proceduralnie na każdej sesji występują, a więc przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, informacja z działalności Arion Szpitale Spółki z o.o. upadłości ZOS Biłgoraj za 2020 rok, podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu powiatu biłgorajskiego, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na następny rok, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu na 2022 rok, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty biłgorajskiego, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym powiatu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, informacja starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami, wnioski, oświadczenia radnych, sprawy różne i zamknięcie obrad. Czy ktoś z Państwa radnych ma wnioski odnośnie zmiany porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do realizacji punktu trzeciego naszych obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół był do oglądu w biurze rady. Czy ktoś z Państwa radnych pragnie wnieść jakieś poprawki? Skoro nie widzę, to kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku za. Stwierdzam jednomyślne przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Powiatu. Witamy pana radnego Michała Deca, który już jest na naszych obradach po długiej podróży. Szanowni Państwo, przystępujemy teraz do realizacji punktu czwartego. Informacja z działalności Arion Szpitala Spółka z o.o. Bardzo proszę o zabranie głosu pana dyrektora Tomasza Kwiatkowskiego. Państwo mieliście do wglądu sprawozdanie z działalności Arion Szpitala Spółka
bardzo upadłości zespół opinii zdrowotnej Miłgoraju za rok 2020. Tam przedstawiliśmy szczegółowo wszystkie informacje, które istotne są dla działania szpitala w roku 2020. Dlatego ja pozwolę sobie w takim wielkim skrócie odnieść się do tego roku, bo naprawdę ten rok był jednym z cięższych lat działalności szpitala na terenie powiatu biłgorajskiego. To był rok, w którym wybuchła pandemia i to zjawisko zaskoczyło nie tylko nas, ale zaskoczyło również wszystkie szpitale na terenie całego naszego województwa. W chwili, kiedy przyjmowaliśmy pierwszych pacjentów, to mieliśmy dobry, że tak powiem, start, dlatego że poprzedniego roku mieliśmy podejrzenie wystąpienia zakażenia odrą na terenie powiatu i posiadaliśmy środki ochrony osobistej, kombinezony, maski, gogle, ten podstawowy sprzęt, i który w momencie, kiedy się pojawili pierwsi pacjenci z COVID-em, mógł zostać wykorzystywany. Oczywiście cały rok był ciężkim rokiem, w którym istniało wiele zmian, zarówno w zasadach finansowania szpitala, jak też i w zasadach funkcjonowania szpitala. Nasz szpital był jednym z 8 powołanych decyzją ministra zdrowia jako szpital węzłowy, który zaczął się zajmować leczeniem pacjentów chorych na COVID. Początkowo było to 20 łóżek i w kolejnych decyzjach, w miarę kolejnych fal, które się przewijały przez nasze województwo, ten szpital ostatecznie miał 60 łóżek covidowych. Hospitalizowaliśmy 60 pacjentów z covidem. Było 6 łóżek obserwacyjnych, takich dla pacjentów, którzy byli w trakcie diagnostyki, i do dyspozycji dla pacjentów covidowych było 6 respiratorów. Jak wiadomo, w pomoc szpitalowi włączyło się wiele osób prywatnych, instytucji, władze wojewódzkie, sztab kryzysowy przy wojewodzie, z którym stale współpracowaliśmy. I jeżeli istniała potrzeba jakiejkolwiek modyfikacji czy systemu, czy funkcjonowania szpitala, było to uzgodniane z wojewodą. Co jest jeszcze istotne, to to, że pozyskaliśmy w różny sposób, również i w postaci darowizn, szereg respiratorów. W pierwszym momencie to kupiliśmy z własnych środków 4 respiratory GA Trilogic, które od razu zostały przekazane do oddziału zakaźnego. W czerwcu był istotny moment, bowiem szpital wszedł w posiadanie aparatury diagnostycznej, który umożliwiał wykonywanie badań PCR na miejscu, w zasadzie w ciągu półtorej godziny. To był moment, gdzie wtedy w całym województwie były olbrzymie problemy, wręcz był most powietrzny, gdzie te próbki, wymazy jechały do Gdańska, do laboratorium, bo czasami się czekało dobę albo nawet dwie na wynik tego badania, byśmy to mieli od ręki. I do tej pory jesteśmy w zasadzie jedynym powiatowym szpitalem wpisanym na listę laboratoriów akredytowanych przez Ministerstwo Zdrowia, który ma prawo wykonywać te badania i wydawać, wystawiać certyfikaty, również te międzynarodowe. Jeżeli chodzi o cały szpital, no wiadomo, że to obciążenie COVID-em wymusiło szereg takich zmian wśród personelu i w samej organizacji szpitala. To było tak, że myśmy się uczyli wszyscy, jak należy się zachowywać, jak należy
przekonstruować pewne ciągi komunikacyjne w szpitalu, tak żeby zapewnić bezpieczeństwo personelowi pracującemu przy chorych. I to była cenna nauka. Dzięki temu uniknęliśmy w 2020 roku jakichkolwiek przerw w funkcjonowaniu poszczególnych oddziałów. Wszystkie oddziały, które były i miały służyć dla mieszkańców powiatu, funkcjonowały. Oczywiście z racji tego, że byliśmy tym szpitalem węzłowym, nie tylko mieszkańcy naszego powiatu korzystali z naszych usług, dlatego że byliśmy przez pewien moment takim odwodem dla Lublina, a pod koniec roku, kiedy narastała fala na Podkarpaciu, decyzją wojewody zostaliśmy przekształceni w szpital, który miał przyjmować pacjentów z województwa podkarpackiego w ramach pomagania niewydolnym szpitalom na Podkarpaciu. Taka filozofia, jaka przyświecała nam, no i powiem szczerze, że oddanie personelu, oddanie pracowników i ich olbrzymi wysiłek spowodował, że kontrakt mimo tych wszystkich problemów zrealizowaliśmy w zasadzie w 98,5%, czyli prawie 100%, co jest w pewnym sensie unikatowe, dlatego że wiele szpitali zamykało swoje oddziały. Wprawdzie była taka decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia, że szpitale ten ryczałt dostawały w pewnej wysokości, ale później w późniejszych okresach czasu musiały odrabiać te niedoróbki. Efekt jest taki, że udało nam się zrealizować cały kontrakt i wydaje się, że z sukcesem ten rok 2020 zrealizowaliśmy. Nie poddaliśmy się, a 2021 okazał się jeszcze cięższym rokiem dla funkcjonowania służby zdrowia. Tyle w takim grubym skrócie. Czy Państwo macie jakieś pytania? To był. Bardzo proszę, pani radna Ewa Maciora. Mam pytanie takie. Na jakich zasadach przyjmowani są pacjenci nie-covidowi? Chciałabym wiedzieć też, jaką rekompensatę dostaje szpital za przyjęcie pacjenta covidowego. Wiem, że zdarzały się przypadki, chodzi mi o mieszkaństwo Aleksandrowa na przykład, że pacjent nie został przyjęty ze względu na to, że nie był chory na COVID i odesłany do innego szpitala. Chcę wiedzieć, jaką kwotę dostaje szpital za przyjęcie, refundację za przyjęcie pacjenta chorego na COVID. Ja powiem tak, to są wyznaczone łóżka i te łóżka są kontraktowane. Na pewno to nie jest robienie interesu na pacjentach covidowych, bo taką intencję wyczułem w pani pytaniu. Natomiast jeśli pacjent nie został przyjęty, bo nie miał COVID-u, to dlatego najprawdopodobniej, że nie było miejsc. Tak jak mówiłem, myśmy mieli 60 miejsc, czyli cały oddział wewnętrzny był przekształcony na oddział covidowy, a rolę oddziału wewnętrznego w miarę swoich możliwości realizował oddział kardiologiczny i neurologiczny. I mogło się tak zdarzyć, że nie mieliśmy w ogóle miejsc, bo był taki okres w czasie roku, został zresztą wprowadzony przez wojewodę rejestr, gdzie były ściśle monitorowane 3 razy dziennie raporty, były składane raporty o ilości wolnych łóżek, bo były dni, kiedy naprawdę te karetki jeździły po całym województwie, poszukując miejsca dla pacjentów. Ja chciałam powiedzieć, że ten pacjent ostatecznie został przyjęty po podpisaniu deklaracji, że jest chory. Ja bym prosił to, żebym zobaczył te dokumenty i szczegółową informację, bo jest to jakaś nieprawidłowość. Bo tak naprawdę pacjent covidowy nie jest przyjmowany w momencie, kiedy podpisze jakąkolwiek deklarację, że jest chory, tylko w ramach triażu podpisuje się.
podpisuje się deklarację, że nie jest się chorym. I czy przyjmowało się szczepienia, czy nie miało się kontaktu. Także to tego typu deklaracje się podpisuje. Natomiast deklaracje, że pacjent jest chory na COVID, nie spotkałem się nigdy z czymś takim. Dziękuję. Kto jeszcze z Państwa radnych ma pytanie do Pana Dyrektora? Nie widzę. A jest. Bardzo proszę, Panie Jarku, o przedstawienie kwestii. Panie Dyrektorze, ja mam takie pytanie. Jak się zbilansował szpital, jeżeli chodzi o koszty? Na plus czy na minus? Na delikatny plus. O, to dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Henryk Paska. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo. Trudne czasy jakby tutaj nastały, bo okres pandemii, okres covidowy. Jak Pan Dyrektor ocenia funkcjonowanie szpitala w okresie pandemii na podstawie innych jakby szpitali i na podstawie tego, co było poprzednio jeszcze przed pandemią? Dziękuję. Powiem szczerze, że za ten rok 2020 można powiedzieć, że byliśmy szpitalem jednym z ważniejszych na terenie województwa lubelskiego. Wręcz nieśliśmy pomoc innym szpitalom, bo my w sytuacji, kiedy w szpitalu w Chełmie było blisko koronawirusa wśród personelu i praktycznie rzecz biorąc tam nie było lekarzy i pielęgniarek, to myśmy przyjmowali pacjentów z Chełma, którzy zostali do nas przywiezieni. A my jako lekarze jeździliśmy tam dyżurować, więc tak naprawdę to byliśmy taką placówką, która miała się czym poszczycić. Podobnie było z punktem wymazowym. Myślę, że pamiętacie Państwo, jak to w ubiegłym roku było, że terminy pobierania wymazów to były na drugi, trzeci dzień. W kolejkę się zapisywali. W Lublinie, w Lublinie było najgorzej. Natomiast u nas codziennie wymazywaliśmy wszystkich pacjentów, którzy się zjawiali. Mało tego, do nas przyjeżdżali pacjenci z Leżajska, z Niska, tutaj z Podkarpacia, z Lublina, bo bardziej się opłacało godzinę jechać, być wymazanym, niż czekać kilka dni na wymaz w Lublinie. Dziękuję panu dyrektorowi. Pan radny Mirosław Późniak zgłasza się, bardzo proszę. Panie dyrektorze, chciałem podziękować panu i na pana ręce personelowi szpitala za bardzo sprawną akcję szczepienia. Chciałem powiedzieć, że tutaj wszystko było tak zorganizowane, że wszyscy byliśmy powiadamiani w terminie, można było ewentualnie nawet przesunąć to szczepienie. Także jestem pełen uznania i bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, przekażę te podziękowania. No w tej chwili zaczęliśmy akcję szczepienia dzieci powyżej 5 roku. Dzisiaj jestem po wideokonferencji z wojewodą. No i niestety, ale w oparciu o informacje z innych krajów, pan wojewoda zlecił nam, żeby przemyśleć, przygotować się na rozwinięcie oddziału pediatrii covidowej, czyli stworzenia oddziału zakaźnego dla dzieci, bo istnieje teraz takie realne zagrożenie, a jest na terenie województwa tak mało oddziałów pediatrii i tak mało łóżek dla dzieci, a do tej pory nie było takiej większej potrzeby, a w tej chwili zaczyna to być problemem. Problem był najbardziej bolesny w momencie, kiedy nastąpiła fala infekcji RSV wirusem, bo nagle się okazało, że pion pediatryczny na terenie całego województwa jest szalenie niewydarny.
Dziękuję panu dyrektorowi za odpowiedź. Kto z państwa radnych jeszcze pragnie w sprawie informacji zabrać głos? Jeżeli nie, to ja serdecznie dziękuję panu dyrektorowi za przedłożoną informację, za wyczerpujące odpowiedzi na pytania państwa radnych, a tam, gdzie jeszcze jakieś są ewentualnie niejasności, to bardzo proszę już państwa radnych o bezpośredni kontakt z panem dyrektorem. Także serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę wykorzystać to, że jestem, to chciałbym wszystkim państwu złożyć serdeczne życzenia wesołych, spokojnych, zdrowych, to w swoim interesie już mówię, zdrowych świąt i nadziei na przyszłość i dobrego nowego roku. Ja również serdecznie życzę w imieniu całej Rady Powiatu na pana ręce, panie dyrektorze, też serdeczne życzenia zdrowych, radosnych świąt dla całej załogi szpitala, firmy Arion za tą bardzo ciężką pracę, jaką państwo wykonują, szczególnie w tym okresie pandemii na rzecz nas, mieszkańców powiatu lubelskiego. Szanowni państwo, przystępujemy do realizacji punktu 5 naszych obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę o zabranie głosu pana skarbnika Grzegorza. Panie przewodniczący, państwo radni, przed procedowaniem uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022 zgodnie z przepisami i wytycznymi najpierw powinna być procedowana właśnie wieloletnia prognoza finansowa. Chciałbym najpierw pierwszą rzecz powiedzieć. Otrzymaliście państwo dzisiaj, bo wczoraj zarząd podjął uchwałę w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w artykule 243 ust. 1 ustawy o finansach. Powiem już tak, po zmianie przepisów każdy organ wykonawczy musi dokonać wyboru, czy stosować do tego obliczania, w cudzysłowie mówiąc, wskaźnika długu okres 3-letni czy okres 7-letni. Ja już na komisjach to mówiłem, że projekt budżetu, wieloletnia prognoza została przygotowana w oparciu o okres 3-letni i tak praktycznie w całym województwie poszło. Później w listopadzie pojawiły się już jakby pisma z regionalnych izb obrachunkowych, to już było po 15 listopada, że musimy tego wyboru dokonać. Później się pojawiły już możliwości w programie komputerowym do dokonania symulacji i obliczeń. I wyszło tak, że chcę powiedzieć, że nasza wieloletnia prognoza finansowa przy wskaźniku 3-letnim jest dla nas niekorzystna, bowiem to tam na stronie 82 tych materiałów budżetowych jest taka kolumna 8.1 i 8.3 i porównujemy. I chcę powiedzieć, że lata 23-24 to relacja pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem a wskaźnikiem jednorocznym, czyli naszych spłat kredytów do odsetek do dochodów wynosi 0,10, a w następnym roku 0,03. Co oznacza, że w kolejnych latach byłaby duża trudność z uchwaleniem budżetu, a ponadto praktycznie powiat by nie posiadał zdolności kredytowej. Przy przyjęciu wskaźnika 7-letniego nasze relacje już w roku 22, 3, 4, 5 znacząco się poprawiają, co powoduje, że zdolność kredytowa powiatu jest między 7 a 10 milionów w każdym roku, co jest bardzo istotne z uwagi na możliwość pozyskiwania środków zarówno z Polskiego Ładu, czy z tych środków unijnych, które będą, czy ze wszystkich programów rządowych. Wobec czego zostało zarekomendowane przeze mnie zarządowi właśnie wybór okresu 7-letniego i zarząd podjął uchwałę właśnie wczoraj, która została dzisiaj przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Taka informacja, bo zgodnie z przepisami organ wykonawczy powiadamia Regionalną Izbę Obrachunkową o wyborze tego sposobu obliczania i organ stanowiący, czyli w naszym
powiatu. I wobec czego proponowałbym właśnie uchwalenie czy podjęcie już na etapie, bo to obowiązuje od roku 2022 do 2025 i to będzie niezmienne, żeby wieloletnią prognozę finansową uchwalić w oparciu o 7-8-letni okres obliczania tego wskaźnika zadłużenia. W pozostałym zakresie wieloletnia prognoza finansowa w tej części merytorycznej by nie była, czy byłaby nie podlega zmianie. Bo podstawą, proszę Państwa, przygotowania tej prognozy finansowej na rok 2022, od 2022 do 2038, bowiem wtedy kończymy spłatę kredytów. Rok 2022, tak jak Państwo wiecie, no tutaj mamy, bo przede wszystkim tutaj decydują decyzje ministra finansów, decyzje wojewody, które określają nam wielkość subwencji, wielkość podatków, czy udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych, dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne, bo ponad 88%, właściwie to w tym roku nawet prawie 90% dochodów bieżących to są jakby środki zewnętrzne. W kolejnych latach do obliczania wszystkich tych danych były brane wytyczne, które są opracowane przez ministra finansów, plus o wytyczne, które są na stronach rządowych. Średnio jest założone, że w latach 2023-2025 dochody będą wzrastać jako całościowo do w skali 6%. Oczywiście w każdej grupie dochodów będzie ten wzrost różny, ale średnio tak to wychodzi. Też uwzględniono, że od następnego roku będziemy mieć zwiększoną liczbę, na przykład przy subwencji oświatowej, co jest istotne, zwiększoną liczbę uczniów, ale od roku 2024 i 2025 będziemy mieć, nawet bym powiedział, trochę drastyczny spadek uczniów, więc to też musiała ta wieloletnia prognoza finansowa ująć. Wieloletnia prognoza finansowa też ujęła inwestycje, które są zarówno w układzie jednorocznym, jak i wieloletnim, plus musiała uwzględnić możliwości pozyskiwania środków w kolejnych latach, bowiem praktycznie te lata 2023-2024 będą dosyć trudne, bo będziemy musieli spłacić kredyty zaciągnięte w poprzednich latach, a jednocześnie musimy mieć zdolność kredytową do zaciągania też kolejnych kredytów, bo to będzie prawdopodobnie ten okres najbliższych 2-3 lat, kiedy powiat będzie mógł pozyskać o znaczące środki. W kolejnych latach od 2025 do 2038 przewiduje się, że dochody będą nieco wyższe od wydatków i powiat będzie musiał generować środki na spłatę o zadłużenia, a wolne środki, które pozostaną, przeznaczać na cele inwestycyjne. Muszę powiedzieć, że ta wieloletnia prognoza finansowa była chyba najtrudniejszą prognozą finansową w ostatnich od co najmniej 15 latach, która była właśnie otworzona. Bowiem też powiat rozpoczął naprawdę ogromne inwestycje. Co prawda w tych przedsięwzięciach wieloletnich mamy raptem na razie 5, ale już tutaj w tych przedsięwzięciach o wieloletnich trzeba mieć świadomość, że w ciągu roku dojdą jakby kolejne inwestycje, tam gdzie będą wnioski składane do Polskiego Ładu. Więc dzisiaj ten budżet inwestycyjny jest 52 miliony, ale myślę, że on może i 80 milionów sięgnąć w przyszłym roku. Tak jakby podsumowując, ta wieloletnia prognoza finansowa została tak opracowana, która jakby uwzględnia aktualne możliwości powiatu i to, co się da przewidzieć, bo dobrze Państwo wiecie, że powiedzmy przewidywanie kilka lat do przodu z uwagi na różnego rodzaju okoliczności o zewnętrzne jest bardzo trudne. Niemniej zwracam się z Państwa z prośbą o przyjęcie tej prognozy finansowej. Dziękuję. Dziękuję Panu Skarbnikowi. Czy ktoś z Państwa radnych w kwestii prognozy finansowej pragnie zabrać głos? Nie widzę. Ja pragnę tylko
dodać, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej był przedmiotem obrad wszystkich komisji Rady Powiatu Biłgoraju i wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Dziękuję. Stwierdzam jednomyślne przyjęcie uchwały 21 głosami za. Przystępujemy do realizacji punktu 6 naszych obrad, podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok. I o zabranie głosu poproszę ponownie skarbnika powiatu pana. Ale najpierw jeszcze poproszę pana starostę Andrzeja Szalika. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zanim przejdę do szczegółowego przedstawienia założeń budżetowych na 2022 rok, chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu skarbnikowi i całemu zespołowi w Wydziale Finansowym za ciężką pracę, bo rzeczywiście opracowanie założeń tej wieloletniej prognozy finansowej w tym roku i spięcie tego budżetu wymagało dużego zaangażowania i ciężkiej pracy ze strony Państwa, dlatego bardzo serdecznie Panie Skarbniku i proszę przekazać wszystkim pracownikom dzisiaj Panu za tą pracę dziękuję, bo wykazaliście się Państwo pełnym profesjonalizmem w swojej pracy. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o proponowany budżet powiatu na 2022 rok, to szczegółowo już on był omawiany na wszystkich komisjach stałych Rady Powiatu i zakłada on po stronie dochodów wpływy budżetowe w wysokości 127 592 000 zł. Natomiast wydatki budżetowe na rok następny zaplanowaliśmy w kwocie 167 802 000. Wobec powyższego budżet powiatu na 2022 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości ponad 40 milionów złotych, który zostanie sfinansowany ze środków pozostałymi z bieżącego roku oraz otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kredytem bankowym. Planujemy zaciągnięcie kredytu w kwocie ponad 16 milionów złotych na cele inwestycyjne i spłaty zobowiązań z lat poprzednich. Prognozowane zadłużenie powiatu na 1 stycznia 2022 roku to 27 873 000 zł i będzie spłacane do 2037 roku. Całkowity koszt spłaty tego zadłużenia w 2022 roku wyniesie ponad 5 milionów złotych. Wobec powyższego chciałbym przedstawić pokrótce najważniejsze zadania inwestycyjne, które są zawarte w budżecie na 2022 rok. I tak, jeśli chodzi o inwestycje w zakresie dróg, na realizację inwestycji i remontów drogowych w powiecie zabezpieczono środki o łącznej kwocie ponad 23 milionów złotych, a najważniejsze zaplanowane inwestycje w roku następnym to budowa i przebudowa drogi powiatowej numer 2944L Podsoślina Łukowska Tarnogród, gdzie zabezpieczono w budżecie środki na realizację tego zadania w kwocie ponad 2,5 miliona złotych. Zadanie to jest realizowane w cyklu dwuletnim. Rozpoczęliśmy w 2021. Będziemy kontynuować w 2022. Z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i środków samorządów gminnych, a jego całkowita wartość to 6 600 000 zł. Kolejna inwestycja to przebudowa drogi powiatowej numer 2908 Bononia-Wola Radziecka, gdzie zabezpieczono w budżecie środki na realizację tego zadania w kwocie
2 952 000. Zadanie to realizowane jest również w cyklu dwuletnim. Rozpoczęta inwestycja w roku bieżącym będzie kontynuowana w 2022. Z udziałem oczywiście środków z funduszu, z Rządowego Funduszu Dróg, Rozwoju Dróg i środków samorządów gminnych, a jego całkowita wartość to 5 300 000 zł. Kolejna zaplanowana inwestycja to przebudowa drogi powiatowej numer 2934 Księżpol-Harasiunki, gdzie zabezpieczono środki własne powiatu i oczywiście wkład gmin w kwocie 5 850 000. Jako wkład własny, oczywiście do wniosku, który powiat złożył, i czekamy na jego rozstrzygnięcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. I ta inwestycja jest zaplanowana również w cyklu dwuletnim, oczywiście pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Będzie ona rozpoczęta w 2022, a kontynuowana w 2023 roku. I to jest bardzo duża inwestycja. Koszt tego zadania przekroczy 23 miliony złotych. Kolejna inwestycja to jest przebudowa dróg powiatowych numer 2930 ulica Graniczna w Piłgoraju i numer 2994 ulica Polna. W tym przypadku zabezpieczono środki własne powiatu i gmin, chociaż tutaj deklaracja miasta nie jest pozytywna, natomiast no jeszcze będziemy rozmawiali z panem burmistrzem. I jeżeli by tutaj była pozytywna akceptacja ze strony miasta, no to ta kwota wyniesie ponad 3 miliony złotych wspólnie z powiatem. Jako wkład własny oczywiście do wniosku, który powiat złożył w ramach Rządowego Funduszu Dróg Rozwoju. I inwestycja również będzie w cyklu dwuletnim realizowana, rozpoczęcie w 2022, zakończenie w 2023. Oczywiście zaplanowany jest również remont mostu na ulicy Granicznej. Planowana wartość tego zadania to ponad 12 milionów złotych. Kolejna inwestycja ujęta w budżecie to jest przebudowa drogi powiatowej numer 2947 Zwierzyniec-Tereszpol, gdzie zostały zabezpieczone środki własne powiatu i gmin w kwocie ponad 2 100 000. Oczywiście też został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i inwestycja będzie realizowana w 2022 roku, a planowany koszt tej inwestycji to 4 200 000 zł. Kolejna inwestycja drogowa to przebudowa ulicy Nadstawnej w Piłgoraju. Tutaj mamy już pełną zgodę z Urzędem Miasta. Będzie ta inwestycja finansowana ze środków własnych miasta i powiatu. I w budżecie powiatu została zabezpieczona kwota w wysokości 1 800 000 zł. I na bieżące remonty dróg powiatowych zabezpieczyliśmy w projekcie budżetu kwotę w wysokości 3 125 000 zł na te remonty cząstkowe małych odcinków, ale także na bieżące utrzymanie i remonty doraźne dróg powiatowych. To wszystko, jeśli chodzi o planowane inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej. Oczywiście jeszcze tylko wspomnę, że funkcjonuje w dalszym ciągu program chodnikowy. Na te wydatki również w budżecie zostały zaplanowane środki. Kolejna kwestia to na modernizację infrastruktury szpitalnej w ramach zadania utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego, budowa garaży dla karetek oraz przebudowa i rozbudowa oddziału chirurgii wraz z wyposażeniem przy szpitalu w Piłgoraju oraz przebudowa, rozbudowa budynków szpitalnych w Piłgoraju i Tarnogrodzie na potrzeby specjalistycznych przychodni i laboratorium. Zamierzamy przeznaczyć środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 24,5 miliona złotych. Przypominam Państwu, że te środki mamy na koncie. Mamy również opracowaną już koncepcję, którą Zarząd Powiatu przyjął.
Czekamy na rozstrzygnięcia prawne. Dalej nie ma wyroku drugiej instancji, która potwierdziłaby upadłość spółki Arion. Tej decyzji sąd w dalszym ciągu nie wydał. Natomiast, tak jak mówię, my dysponujemy zarówno środkami finansowymi, jak i opracowaną przez nas koncepcją. Jesteśmy gotowi do inwestycji. Kolejna sprawa to jest modernizacja bazy infrastruktury oświatowej i sportowej powiatu. W 2022 roku zamierzamy na ten cel wydatkować kwotę w wysokości niemal 5 milionów złotych. Do najważniejszych zadań w tym obszarze należą rewitalizacja toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej, etap pierwszy, gdzie ujęto środki własne w kwocie ponad 1 600 000 złotych jako wkład własny do wniosku złożonego do programu Polski Ład, program inwestycji strategicznych na 2022 rok, gdzie oczywiście już mamy wstępną promesję przyznającą nam te środki w kwocie 15 milionów złotych. Stąd też ten deficyt tak duży, bo nie ujęte zostały te środki, natomiast zostaną one wprowadzone do budżetu sesją styczniową, następną sesją. Kolejna kwestia to jest modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w kwocie 2 800 000 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2021-2022 z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kolejna inwestycja to przebudowa, którą planujemy, to przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju, gdzie ujęto w budżecie środki w wysokości 0,5 miliona złotych. Wniosek o pozyskanie środków na realizację tego zadania w 2022 roku i latach następnych, bo będzie to inwestycja wieloletnia, zostanie złożony w ramach programu Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Szacujemy, planujemy, że wyniesie koszt inwestycji tej wyniesie około 38 milionów złotych. To jest duża inwestycja, natomiast jesteśmy w trakcie już praktycznie na finiszu opracowania dokumentacji na to zadania i wraz z kolejnymi naborami w ramach rządowego programu Polski Ład będziemy chcieli złożyć wniosek właśnie na basen i tą inwestycję rozpocząć. Stąd też tutaj informacje, które już przekazał skarbnik, że ten budżet inwestycyjny może i z pewnością tak będzie znacząco wzrosnąć w ciągu roku po uzyskaniu dofinansowania chociażby na tą inwestycję, o której w tej chwili mówię, czyli o basenie. Kolejna kwestia to jest zakup mikrobusa na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych. Zabezpieczyliśmy środki własne w wysokości 32 tysięcy. Oczywiście będą to środki zabezpieczone jako wkład własny do wniosku, który będzie złożony do PFRON-u. Planowana wartość samochodu to 160 tysięcy złotych. Na pozostałe zadania inwestycyjne powiatu planuje się przeznaczyć środki w kwocie 3 milionów złotych i do tych zadań chociażby należą takie inwestycje jak przebudowa i budowa dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach, Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy 44, gdzie zabezpieczono środki w wysokości 2 426 000. Zadanie to jest realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i tutaj też Państwu przekazuję informację, że te plany, jeśli chodzi o dokumentację, o koncepcję, są w zasadzie na finiszu. Tutaj dziękuję Panu Staroście Rogali za duże zaangażowanie w tą sprawę i pilotowanie kwestii właśnie związanych z dokumentacją, z realizacją koncepcji tego miejsca. Kolejna sprawa to w domach pomocy społecznej ujęto w budżecie dwa zadania dotyczące modernizacji i wymiany dźwigów osobowych łóżkowych, czyli WINT w budynkach DPS w Teodorówce i DPS dla kombatantów w Biłgoraju, gdzie w budżecie
ujęto łącznie wydatki w kwocie 360 tysięcy złotych. Pozostałe środki niezbędne do realizacji tych zadań w kwocie 360 tysięcy, czyli pół na pół, planujemy pokryć z pozyskanych funduszy w ramach ROPS w Lublinie. Ponadto na zakup pieca konwencyjno-oparowego i zakup traktorka do koszenia trawy i odświeżenia dla DPS-u w Teodorówce przeznaczamy kwoty środki w wysokości 35 tysięcy złotych. Na dofinansowanie wymiany taboru Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju ujęto w budżecie środki w wysokości 50 tysięcy złotych. Na pozostałe inwestycje powiatowe zabezpieczono środki w kwocie 170 tysięcy złotych, w tym wdrożenie w starostwie powiatowym elektronicznego obiegu dokumentów 50 tysięcy złotych, budowa sceny drewnianej przy zespole młyńskim 20 tysięcy złotych, wykup gruntów pod modernizację i budowę dróg 100 tysięcy złotych. Źródłem sfinansowania wyżej omówionych inwestycji powiatowych i remontów drogowych w kwocie 56 milionów złotych są już pozyskane dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie prawie 29 milionów, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Budżetu Państwa w kwocie ponad 4 milionów złotych, środki od gmin w kwocie około 7,5 milionów złotych, natomiast środki własne powiatu, które zostaną zaangażowane na realizację inwestycji i na remonty dróg powiatowych wynoszą ponad 16 milionów złotych. Szanowni Państwo, należy w tym momencie powiedzieć, nadmienić, że powiat w 2022 roku wprowadzi do budżetu środki już pozyskane właśnie z rządowego programu strategicznego Polski Ład w kwocie 15 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na modernizację toru kartingowego przy autodromie w Biłgoraju. Ponadto powiat złożył kolejne wnioski na pozyskanie środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 11 milionów złotych, więc czekamy również na rozstrzygnięcie na decyzje w tej kwestii. Liczymy, że będą one pozytywne, bo tak jak mówiłem, omawiałem inwestycje przy drogach. Złożyliśmy 3 wnioski w sumie na kwotę 11 milionów złotych. Szanowni Państwo, po wprowadzeniu do budżetu środków pozyskanych z Rządowego Programu Strategicznego Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wartość inwestycji realizowanych przez powiat w 2022 roku wyniesie ponad 80 milionów złotych. Uważam, że to jest bardzo dużo, że te inwestycje są rzeczywiście znaczące i z jednej strony jest to duże wyzwanie, jeśli chodzi o realizację tych inwestycji, a z drugiej strony wychodzimy też naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców. Staramy się inwestować równomiernie w różnych obszarach, które są w zakresie naszej działalności, reguluje to ustawa, i równomiernie w różne obszary inwestować. Podsumowując ten budżet, należy stwierdzić, że proponowany właśnie budżet na 2022 rok rzeczywiście uwzględnia najpilniejsze zadania powiatu w ramach aktualnych możliwości finansowych. Zabezpieczone w budżecie powiatu środki na zadania inwestycyjne oraz pozyskane środki, które niebawem zostaną wprowadzone do budżetu powiatu, pozwolą na realizację dużych inwestycji w różnych zakresach. Zdaję sobie tę sprawę, o czym powiedziałem na początku, że jest to budżet trudny, wymagający, ambitny, ale tak te kwoty, o których mówiłem, przeznaczone na inwestycje, są, myślę, bardzo duże w porównaniu z ubiegłymi latami i z tego się należy cieszyć. W związku z tym bardzo proszę wszystkich Państwa radnych o uchwalenie tego budżetu, o głosowanie za i o wspieranie zarządu powiatu w cyklu realizacji tych zadań, o których mówiłem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie panu staroście za wskazanie tych wszystkich dominant, czym się będzie charakteryzował budżet naszego powiatu na 2022 rok. Bardzo proszę, kto z państwa radnych pragnie zabrać głos w kwestii budżetu 2022. Nie widzę. Pragnę dodać, że uchwała budżetowa była przedmiotem obrad wszystkich naszych komisji i wszystkie komisje Rady Powiatu zaopiniowały projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie. Kto z państwa radnych jest za uchwaleniem budżetu na 2022 rok? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Dziękuję serdecznie wszystkim państwu radnym za głosowanie. Stwierdzam jednomyślne przyjęcie uchwały budżetowej na 2022 rok 21 głosami za. Szanowni państwo, uchwała budżetowa to najważniejsza uchwała w ciągu całego roku, którą podejmuje w tym przypadku Rada Powiatu. Więc chciałbym bardzo serdecznie wszystkim państwu radnym podziękować za jednomyślne przyjęcie budżetu. Tak jak powiedziałem, wielokrotnie podkreślam, współpraca w Radzie Powiatu w Biłgoraju jest bardzo dobra. Wszyscy radni poważnie podchodzą do swoich obowiązków i za tą postawę wszystkim państwu dziękuję i raz jeszcze proszę o wsparcie przy realizacji tego ambitnego, ale bardzo trudnego budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie panu staroście. Ja tylko jeszcze dopowiem, że te wyprawki, które leżą przed państwem, to oczywiście to dla każdego radnego przygotowane są po 3 albumy i kalendarz. Gdyby ktoś z państwa jeszcze chciał i potrzebował promować nasz powiat biłgorajski na zapotrzebowanie kolejne albumy, to już proszę bezpośrednio tutaj z panem starostą czy z wydziałem promocji, to może tutaj jeszcze też coś się tam znajdzie. Szanowni państwo, przystępujemy do realizacji punktu 7 naszych obrad. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku. Bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pana Marcina Kulika. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, przedstawię państwu projekt uchwały w sprawie zgłoszenia wniosku. Na podstawie odpowiednich paragrafów prawa Rada Powiatu Biłgoraju uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 9 grudnia 2021 roku postanawia się nie uwzględnić wniosku z dnia 16 listopada 2021 roku z przyczyn określonych w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu w Biłgoraju do przekazania wnioskodawcy niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni państwo, w materiałach otrzymali uzasadnienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu za przedstawienie projektu uchwały w sprawie złożonego i rozpatrywanego wniosku. Czy ktoś z państwa radnych pragnie zabrać głos w tym punkcie? Bardzo proszę, pan radny Dariusz Polak. Jaka jest kwota tego wnioskowana? Bo tutaj nie widziałem wnioskowanej kwoty. No właśnie, nie znamy tej wnioskowanej kwoty. Myślę, że to trzeba byłoby dopiero operat sporządzić. Wnioskodawca nie przedstawił tutaj tej kwoty. Nie wiemy po prostu, jakie kwota. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych pragnie zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie, to bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Dziękuję, stwierdzam jednomyślne podjęcie uchwały 21 głosami za. Szanowni państwo, przystępujemy do realizacji punktu 8 naszych obrad.
podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu powiatu biłgorajskiego. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały przez panią przewodniczącą Jolantę Ważną. Uchwała Rady Powiatu w Biłgoraju zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu powiatu biłgorajskiego. Na podstawie artykułu 12 punkt 1 niniejszymi zmianami Rada Powiatu w Biłgoraju uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale numer 7/53 z 2011 roku z późniejszymi zmianami po paragrafie 26 dodaje się paragraf 26a w brzmieniu: Młodzieżowa Rada Powiatu może zgłosić do uprawnionego podmiotu wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej poprzez przekazanie temu podmiotowi uchwały określającej treść projektu uchwały, który miałby stać się przedmiotem inicjatywy uchwałodawczej wraz z uzasadnieniem. Punkt drugi. Podmiot uprawniony, do którego został zgłoszony wniosek, o którym mowa w ustępie pierwszym, powinien go rozpatrzyć w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia. Punkt trzeci. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podmiot uprawniony, do którego został zgłoszony wniosek, przekazuje projekt uchwały opracowane w oparciu o procedury określone w paragrafach 25, spełniający warunki określone w paragrafie 26 w Radzie Powiatu. Punkt czwarty. Rada Powiatu obowiązana jest rozpatrzyć złożony projekt uchwały na najbliższej sesji, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Dziękuję pani przewodniczącej za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian statutowych. Czy ktoś z państwa radnych pragnie w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Ktoś z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia statutu powiatu biłgorajskiego? Ten projekt uzyskał akceptację wszystkich naszych komisji stałych rady. To kto jest za, to proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Dziękuję. Stwierdzam jednomyślne podjęcie uchwały. Przystępujemy do realizacji punktu 9 naszych obrad. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok. Pozwolę sobie projekt uchwały odczytać na podstawie uchwały ustawy o samorządzie powiatowym i statutu powiatu biłgorajskiego przyjętego w 2011 roku i później wielokrotnie zmienianym. Uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Powiatu na 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wszyscy państwo radni otrzymali plan pracy Rady Powiatu rozpisany kwartałami, wzorem lat ubiegłych, wypisane główne nasze dominanty, jeśli chodzi o tutaj plan pracy Rady Powiatu. Czy w przedmiocie planu pracy Rady Powiatu ktoś z państwa radnych pragnie zabrać głos? Nie widzę. Projekt uchwały został pozytywnie jednomyślnie zaopiniowany przez wszystkie komisje stałe Rady Powiatu. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Dziękuję. Stwierdzam jednomyślne podjęcie uchwały.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok. Przystępujemy do realizacji punktu 10 naszych obrad, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. Bardzo proszę o zabranie głosu przez pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Henryka Baska. Przewodniczący, panie starosto, szanowni koledzy i koleżanki radni, przedstawię teraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. Plan pracy, czyli kontroli Komisji, jest podzielony na 4 kwartały. W pierwszym kwartale realizacji budżetu powiatu, realizacji rozliczeń, dotacji przyznawanych w 2021 roku, uchwałami i decyzjami zarządu powiatu oraz wynikających z zawartych porozumień. Podpunkt drugi. Kontrola przetargów wybranych inwestycji w jednostkach organizacyjnych powiatu. Podpunkt trzeci. Analiza realizacji zaleceń audytu kadrowo-organizacyjnego przeprowadzonego w 2019 jakby roku. Punkt drugi, podpunkt pierwszy, jednostki organizacyjne powiatu, kontrola i analiza warunków pracy. Punkt 2.2, kontrola i analiza współpracy z samorządami Zarządu Dróg Powiatowych i Zarządu Powiatu. Punkt 2.3, raport o stanie powiatu. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania zarządowi powiatu. Punkt 2.5. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. Punkt 2.6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. Punkt 2.7. Sprawozdanie uchwały, sporządzenie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Punkt 3. Kontrola realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Punkt 4. Kontrola wykonywania zadań przez Wydział Architektury i Budownictwa Starosta Powiatowego Biłgoraju. Punkt 5, podpunkt 1, kontrola realizacji skarg i wniosków mieszkańców powiatu. Podpunkt 2, Młodzieżowy Dom Kultury, kontrola wykonania planu finansowego za 2021 rok, stan zatrudnienia, analiza warunków lokalowych, możliwości jakby działania. Punkt 6, kontrola stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz realizacja remontów i modernizacji dróg i urządzeń drogowych. Punkt 7. Opracowanie sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli oraz założeń do planu pracy na rok następny. Punkt 8. Podpunkt 1. Kontrola i analiza gospodarki finansowej szkół. Punkt 8, podpunkt 2, kontrola realizacji polityki ochrony danych i kontrola obowiązku informacyjnego przy monitoringu wizyjnym w placówkach jakby oświatowych. Podpunkt 3, inne kontrole zlecone przez Radę Powiatu lub wynikłe z aktualnej sytuacji i tematyki sesji Rady Powiatu, interpelacji, skargi, wniosków dokonywanych przez za zgodą Rady oraz kontrole wynikłe ze zmian w budżecie powiatu, analizy i zmian przepisów prawnych. Podpunkt 4.
analiza wykonania umowy dzierżawy przez Arion, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ZOS Biłgorajów Upadłości. Punkt 9. Samokształcenie i spotkania szkoleniowe jakby komisji. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu za szczegółowe przedstawienie planu pracy komisji rewizyjnej. Czy ktoś z państwa radnych pragnie zabrać głos w przedmiocie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej? Nie widzę. Wobec tego poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Dziękuję. Stwierdzam jednomyślne podjęcie uchwały. Przystępujemy do realizacji punktu 11 naszych obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu na 2022 rok. Bardzo proszę o odczytanie projektu uchwały panią przewodniczącą Jolantę Ważną. Uchwała Rady Powiatu w Biłgoraju w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu na 2022 rok. Na podstawie stosowanych aktów prawnych Rada Powiatu w Biłgoraju uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się plan pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Biłgoraju na 2022 rok. Punkt pierwszy. Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Komisji Zdrowia, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję pani przewodniczącej. Czy w punkcie 11 ktoś z państwa radnych pragnie zabrać głos w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu na 2022 rok? Nie widzę. Wobec tego, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu na przyszły rok, proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk za. Dziękuję. Stwierdzam jednomyślne podjęcie uchwały. Przechodzimy, proszę państwa, do realizacji punktu 12 naszych obrad. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla starosty biłgorajskiego. Szanowni państwo, o tym już tu wspominaliśmy i na komisjach, że 17 września 2021 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przegłosował ustawę o zmianie ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, która to ustawa odnosi się także do tych trzech szczebli naszego samorządu. I ustawa ta dokonała zmian w ustawie o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 roku, gdzie w obecnej ustawie, która weszła w życie z dniem 1 listopada, określone zostało maksymalne wynagrodzenie dla pana starosty, ale też i w tej ustawie zostało określone minimalne wynagrodzenie, które tutaj w zależności od wielkości jednostki samorządowej, a nasz powiat biłgorajski, to tu jest, że tak powiem, przysługuje mu współczynnik 0,85 w stosunku do największych powiatów. To w związku z tymi okolicznościami i koniecznością podjęcia tejże uchwały
w tym roku z mocą obowiązującą od czerwca tego, przepraszam, sierpnia tego roku, odczytam projekt uchwały na podstawie artykułu 12 ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, a także artykułu 18 ustawy z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się dla pana Andrzeja Szarlipa, starosty biłgorajskiego, wynagrodzenie miesięczne, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 9500 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 3050 zł, dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 3765 zł, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 18% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego z dniem 1 sierpnia 2022 roku, będzie to 19%. Wynagrodzenie zasadniczego wzrastające w każdym roku o 1% do 20% po 20 latach pracy. Ponadto staroście przysługują zgodnie z właściwymi przepisami nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawy. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Ja paragraf trzeci, traci moc uchwała nr 2/14/2018 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty biłgorajskiego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednakże ustalone w paragrafie pierwszym wysokości składników wynagrodzenia z mocy artykułu 18 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzenia od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Zastosowanie wartości składników wynagrodzenia określonych w paragrafie pierwszym do miesięcy poprzedzających dzień podjęcia uchwały, za które wynagrodzenie już naliczono i wypłacono w myśl dotychczasowych przepisów, następuje poprzez ponowne przeliczenie płacy za te miesiące z uwzględnieniem wysokości składników płacy określonych w paragrafie pierwszym. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały pan Andrzej Szarlip, starosta biłgorajski, nabyła prawo do dopłaty w wartości różnicy wynagrodzenia wcześniej naliczanego i wypłaconego, a wartością obecnie przeliczonej płacy. Ja tylko pragnę dodać, że w tym przedziale, w którym możemy się poruszać, od 80 do 100% te składniki, które przedstawiłem, które tutaj są w projekcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty biłgorajskiego, to jest środkowy przedział około 90%. Czy ktoś z Państwa radnych w przedmiocie projektu tejże uchwały pragnie zabrać głos? Bardzo proszę, pan Michał Dec. Wyobraźcie, panie przewodniczący, że tylko sprostuję, że to 80% to jest minimum, jakie starosta musi otrzymać. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Oczywiście, to ja dlatego mówiłem, że ten minimum, kres dolny 80, maksimum 100%. Natomiast te kwoty są jak gdyby tutaj środkowe i to jest około 90%, co tutaj jest w tej propozycji. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych pragnie zabrać głos w przedmiocie tejże uchwały? Nie widzę. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje Rady Powiatu. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty biłgorajskiego, bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za.
Dziękuję. Przy jednym głosie wstrzymującym się pana starosty stwierdzam podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty biłgorajskiego. Bardzo proszę o zabranie głosu przez pana starostę. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować za podjęcie tej uchwały. Oczywiście temat pieniędzy to jest temat również, który jest w kwestii zainteresowania mieszkańców powiatu biłgorajskiego. Jesteśmy osobami publicznymi, więc pobieramy swoje wynagrodzenia z podatku, więc taka też informacja naszym mieszkańcom jak najbardziej się należy. Otóż, żeby było precyzyjnie, bo te procenty pan przewodniczący tutaj określał w ramach obowiązujących przepisów, natomiast kwotowo będzie to około 18 tysięcy brutto. Chciałbym to też, żeby ta informacja uczciwie wybrzmiała. Natomiast oczywiście od tego jest odtrącany podatek i ta kwota wypłacana na konto jest znacznie mniejsza. Niemniej jednak chciałbym, tak jak powiedziałem na wstępie, podziękować radnym za jednogłośne podjęcie tej uchwały. Jest to racjonalne też podejście, bo nie jest to maksymalna kwota przewidziana przez ustawodawcę, ale też w kontekście tego, że powiat jest to samorząd już wyższego szczebla, więc też minimalnej kwoty jakby tutaj nie jest zasadne w porównaniu również z samorządami innymi niższego szczebla, więc wypośrodkowanie, wyważenie tej kwoty pomiędzy najwyższym a najniższym wskaźnikiem jest racjonalnym podejściem. Natomiast, szanowni Państwo, ja chciałbym zadeklarować, że będę zostawiał dla siebie minimalną kwotę z tego wynagrodzenia przeznaczoną na dzisiaj zgodnie z uchwałą, którą Państwo podjęliście. Natomiast różnice pomiędzy tą minimalną kwotą przewidzianą przez ustawodawcę, a kwotą uchwaloną przez Radę Powiatu od stycznia będę przekazywał na cele charytatywne. Żeby było to transparentne, jestem już po rozmowach z naszą lokalną fundacją, przedstawicielami Fundacji Fundusz Lokalnej Ziemi Biłgorajskiej i w ramach działalności tej fundacji są organizowane stypendia dla zdolnej młodzieży. Zastanawiałem się, na jaki cel przeznaczać te środki. Wybrałem właśnie tutaj działalność naszej fundacji lokalnej, biłgorajskiej. I tak jak powiedziałem, będę te kwoty przeznaczał na stypendia dla młodzieży szkolnej. Tam sobie można, oczywiście jak mnie poinformowali przedstawiciele tej fundacji, wybrać również szczegółowe cele, które osoba finansująca stypendia jakby może zakreślić. Ja chciałbym, żeby to byli uczniowie, którzy osiągają szczególne wyniki w zakresie historii XX wieku i historii lokalnej naszej ziemi biłgorajskiej, więc te środki dla takich uczniów trafią. Oczywiście będzie to transparentne, przeprowadzane przez fundację i wszyscy Państwo radni, jak i mieszkańcy powiatu będą mieli do tego wgląd. Dziękuję bardzo za przyjęcie tej uchwały i za wysłuchanie. Dziękuję. Dziękuję panu staroście. Przystępujemy do realizacji punktu 13 naszych obrad. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym powiatu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. To też na okoliczność tych wcześniej aktów prawnych, o których omawiałem przy tutaj wynagrodzeniu pana starosty, zmianie tej ustawy sejmowej z 21 września 2021 roku. To zmieniają się także maksymalne diety, jakie przysługują radnym poszczególnych szczebli samorządu, w tym przypadku nam jako samorządu powiatowego. I bardzo proszę o odczytanie projektu uchwały przez panią przewodniczącą Jolantę Ważną.
ustalenia zasad przyznawania diet radnym powiatu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Na podstawie stosowanych aktów prawnych o samorządzie powiatowym Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Radnym Rady Powiatu w Biłgoraju w związku z pełnieniem przez nich mandatu radnego oraz funkcji w Radzie Powiatu przysługują diety w formie miesięcznego ryczałtu. Podstawą ustalania wysokości miesięcznej zryczałtowanej diety stanowi maksymalna wysokość diety przysługującej radnemu na podstawie artykułu 21 ustęp od 4 do 5a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie wyżej wymienionych przepisów, zwaną dalej maksymalną wysokością. Paragraf drugi. Ustala się następującą wysokość diet obliczaną w stosunku procentowym do maksymalnej wysokości diety, o której mowa w paragrafie pierwszym ustęp 2, po zaokrągleniu do pełnych złotych. Dla przewodniczącego Rady Powiatu będzie to kwota 95%. Dla wiceprzewodniczących Rady Powiatu 75%. Dla pozaetatowych członków zarządu powiatu 90%. Dla przewodniczącego komisji rady i ich zastępców, sekretarzy komisji rady powiatu oraz wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej 75%. Dla radnych będących członkami komisji rady powiatu 70%. Dla radnych niebędących członkami komisji rady powiatu 30%. W przypadku sprawowania przez radnego kilku funkcji przysługuje jedna najwyższa dieta. Paragraf trzeci. Jeżeli kadencja Rady Powiatu rozpoczyna się lub kończy w terminie innym niż początek lub koniec miesiąca, wysokość diety za dany miesiąc ustalana jest proporcjonalnie do ilości dni w miesiącu. W przypadku obsadzenia lub wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji zasady określone w ustępie pierwszym stosuje się odpowiednio. Paragraf czwarty. Za każdą nieobecność radnego na sesjach lub posiedzeniach Komisji Rady Powiatu oraz na posiedzeniach Zarządu Powiatu kwota diety, o której mowa w paragrafie drugim, ulega zmniejszeniu o 15%. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach na pisemny wniosek radnego przewodniczący rady może usprawiedliwić nieobecność na sesjach rady lub posiedzeniach komisji rady powiatu. W takim przypadku dieta radnego nie ulega zmniejszeniu. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach na pisemny wniosek pozaetatowego członka zarządu powiatu przewodniczący zarządu może usprawiedliwić nieobecność na posiedzeniu zarządu powiatu. W takim przypadku dieta radnego nie ulega zmniejszeniu. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach na pisemny wniosek przewodniczącego rady wiceprzewodniczący rady wyznaczony przez przewodniczącego rady do prowadzenia obrad podczas jego nieobecności może usprawiedliwić nieobecność przewodniczącego rady na sesjach rady. W takim przypadku dieta radnego nie ulega zmniejszeniu. Paragraf piąty. W przypadku odbywania podróży służbowej przez radnego samochodem osobowym nie będącym własnością powiatu radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według zasad określonych w odrębnych przepisach. Termin i cel podróży służbowej oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia przejazdu określa przewodniczący Rady Powiatu w poleceniu wyjazdu służbowego. Czynności, o których mowa w ustępie pierwszym, w stosunku do przewodniczącego Rady Powiatu dokonuje wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Paragraf szósty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf siódmy.
traci moc uchwała nr 32/247/2021 Rady Powiatu w Biłgoraju oraz uchwała zmieniająca nr 33/253/2021 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 25 listopada 2021 roku. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały pani przewodniczącej. Czy ktoś z państwa radnych w przedmiocie tej uchwały pragnie zabrać głos? Nie widzę. Ja tylko dodam, że projekt uchwały był pozytywnie zaopiniowany przez poszczególne komisje przy jednym głosie wstrzymującym. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyznawania diet radnym powiatu oraz wzrostu kosztów podróży służbowych. Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 2 głosach wstrzymujących i 19 głosach za stwierdzam podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet radnym powiatu oraz wzrostu kosztów podróży służbowych. Przystępujemy do realizacji punktu 14 naszych obrad. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej jeszcze na 2021 rok. Bardzo proszę pana skarbnika o zabranie głosu. Panie przewodniczący, państwo radni. Tych zmian w pierwszych materiałach były dosłownie 2, ale w międzyczasie tych zmian doszło tak dosłownie na kilka dobrych kartek z uwagi na to, że jednostki powiatowe, a przede wszystkim szkoły, dokonywały ostatnich przesunięć pomiędzy rozdziałami, szczególnie rozdziałami związanymi pomiędzy działem 801 i 854, a także czy tymi działami i rozdziałami swoimi, po to, żeby zabezpieczyć środki tutaj przede wszystkim na zapłatę wynagrodzeń, wypłatę administracji obsłudze oraz wypłatę nadgodzin dla nauczycieli. W pierwszych tych zmianach mieliśmy przesunięcia w dziale 750 administracja publiczna na 67 groszy i tutaj zabezpieczaliśmy środki, przesuwaliśmy w wydatkach inwestycyjnych 18 450 zł. Są to związane właśnie z opracowaniem tych koncepcji szpitalnych i tutaj do zapłaty nam brakowała ta kwota. W międzyczasie, proszę państwa, przyszły jeszcze na łączną kwotę 63 365 zł rozdysponowania rezerwy subwencji oświatowej. Przyszły to przede wszystkim na wyposażenie dla szkoły zawodowej na przemysłowej od 20 tysięcy. Przyszły też dla poradni 5 tysięcy, na odprawy w zespole szkół budowlanych 38 365 zł i te środki są rozdysponowane tutaj pomiędzy te zainteresowane szkoły. Otrzymaliśmy także dotacje od wojewody w kwocie 15 tysięcy na pokrycie kosztów udziału strażaków naszej komendy w akcjach związanych z usuwaniem skutków klęsk ożywiołowych. Też tutaj są właśnie te kilka kartek, to są przemieszczenia pomiędzy paragrafami wydatków. W tych działach oświatowych, zarówno dział 801 i 854, przesunięcia były na 312 864 zł. W drogach na 60 tysięcy, to jest związane z zimowym utrzymaniem dróg. W komendzie powiatowej 7364 zł. Także były w Urzędzie Pracy 1000 zł i w Domach Pomocy Społecznej 43 500.
I ostatecznie ta uchwała budżetowa po zmianach. Tutaj w paragrafie pierwszym dochody byłyby ostatecznie 146 054 483 zł i 90 groszy. Natomiast wydatki po zmianach byłyby teraz 185 681 837 zł i 1 grosz. Rezerwy, bo tutaj też zostały rozdysponowane rezerwy oświatowe, to praktycznie zostaje tylko w rezerwie oświatowej 240 tysięcy złotych. Jest to rezerwa na dochody szkół, to są dochody, które nie zostaną już tym rokiem zrealizowane, więc ta rezerwa już nie miała potrzeby jakby jej rozwiązania. O wydatki na projekty unijne teraz po zmianach 10 237 376 zł 93 grosze. O wydatki na zadania inwestycyjne po zmianach 57 781 483 zł i dotacje 9 380 164 zł i 66 groszy. Dziękuję. Dziękuję serdecznie panu skarbnikowi za przedstawienie zmian budżetowych jeszcze na 2021 rok. Czy ktoś z państwa radnych ma zapytania? Nie widzę. Wobec tego, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok? Pozytywnie zaopiniowany ten projekt przez Komisję Finansów Rozwoju Gospodarczego. Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Dziękuję. Stwierdzam jednomyślne podjęcie uchwały. Przystępujemy do realizacji punktu 15 naszych obrad. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. O zabranie głosu jeszcze raz poproszę pana skarbnika, pana Grzegorza Błechę. Panie przewodniczący, państwo radni. O konieczność zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Przede wszystkim ma tu już charakter, bo to już ostatnia sesja, więc ma charakter porządkujący, bowiem jak wspomniałem wcześniej, otrzymaliśmy dotację jedną od wojewody i dostaliśmy te subwencje oświatowe, więc uległy zwiększeniu dochody z kwoty 445 milionów 976 tysięcy 118 zł i 90 groszy do kwoty 146 tysięcy 54 zł 483 zł i 90 groszy. Także jest tutaj zmiana w wykazie przedsięwzięć. Tutaj wydatki planowane na przebudowę i rozbudowę krytej pływalni ulegają zmniejszeniu z kwoty 488 435 zł do 469 985 zł. Niemniej te wszystkie zmiany nie mają większego wpływu na właśnie ten wskaźnik o zadłużenia, bowiem wskaźnik ten jednoroczny wynosi 4,30, a dopuszczalny 10,44. Tym sposobem spełniamy wszelkie warunki do dokonywania zmian i uchwalania budżetu w latach następnych. Dziękuję. Dziękuję panu skarbnikowi. Czy ktoś z państwa radnych, jeśli chodzi o zmiany w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, pragnie zabrać głos? Nie widzę. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku za. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został pozytywnie, jednomyślnie zaopiniowany, przyjęty przez Szanowną Radę Powiatu. Przystępujemy do realizacji punktu 16 naszych obrad. Informacja pana starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. Czy do przedłożonej dla wszystkich państwa radnych informacji mają państwo radni jakieś pytania? Bardzo proszę
pan radny Mirosław Późniak. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie starosto, szanowni państwo radni. Miałbym pytanie dotyczące działalności etatowej członka zarządu, czyli pani Marii Gałki, ale ponieważ krótko po rozpoczęciu sesji pani opuściła obrady, to może przy najbliższej sesji, może absolutoryjnej, będę mógł zadać pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś pan radny pragnie zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam przyjęcie przez Radę Powiatu przedłożonej przez pana starostę informacji. Przechodzimy do punktu 17. Wnioski i oświadczenia radnych. Czy ktoś z państwa radnych w tym punkcie pragnie zabrać głos? Nie widzę. Punkt 18 naszych obrad. Sprawy różne. Czy ktoś z państwa radnych pragnie w tym punkcie zabrać głos? Szanowni państwo, ja w imieniu tu Prezydium Rady pragnę złożyć serdeczne życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku dla wszystkich państwa radnych, dla całego zarządu na czele z panem starostą, dla naszych tutaj radców prawnych, dla wszystkich pracowników starostwa powiatowego, a w imieniu wszystkich radnych naszej Rady Powiatu Biłgoraju składam serdeczne życzenia na święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok dla wszystkich mieszkańców powiatu biłgorajskiego, którzy tutaj są z nami za pośrednictwem tutaj naszych łączy i naszych mediów. Serdecznie dziękuję, a po wyczerpaniu porządku obrad zamykam obrady 33. sesji Rady Powiatu. Dziękuję.